Dzień doberek, boberek. Mimo fatalnej pogody za oknem, nastała już jesień. Powiem wam, że mam dzisiaj bardzo dobre samopoczucie, bo za moment jadę na super konferencję do hotelu Warszawa. Będzie ona dotyczyła między innymi innowacyjnej technologii zastosowania egzosomów. Wiem, że brzmi to bardzo ciekawie, ale pomyślałam sobie, że może nagram wam jakieś urywki właśnie z tej konferencji, żebyście też między innymi wiedzieli, o co w tych egzosomach chodzi, o co chodzi w tej technologii. Także jestem już prawie gotowa do wyjścia. Dzisiaj tak. Proszę bardzo. Jadę, zabieram was ze sobą i oczywiście życzę wam miłego oglądania. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. We've understood with a process of medicine called cell therapy, the role of a stem cell is versatile. It is able to reproduce itself, and it is also able to reproduce other types of cells. W obszarze medycyny, który nazywamy medycyną komórkową, dowiedzieliśmy się, że komórki macierzyste dają nam niesamowitą szansę, ponieważ potrafią namnażać nie tylko siebie, ale potrafią również namnażać każdy inny rodzaj komórek w naszym ciele. The challenges of stem cell therapy is firstly, they are donor dependent. If you are old, if you are obese in size, if you have a bad diet and bad lifestyle factors, then the quality of your stem cells are not going to be good. Terapia komórkami macierzystymi ma jednak swoje minusy, ponieważ są one zupełnie zależne od dawcy. Więc jeżeli jesteśmy w zaawansowanym wieku, jeżeli mamy złą dietę, czy złe nawyki, czy zły styl życia, to niestety jakość naszych komórek macierzystych również będzie nie najlepsza. In understanding the value and efficacy of exosomes, we must assess and understand the source of these exosomes. And these come from a very specific group of human stem cells known as mesenchymal stem cells or mesenchymal stromal cells. Aby zrozumieć wartość oraz skuteczność egzosomów, musimy zrozumieć ich pochodzenie. Pochodzą one od ludzkich komórek macierzystych, zwanych komórkami mezenchymalnymi. Of all the stem cells that we find within our own human body, the category of stem cells which relate in to skin quality, functionality, and performance are the mesenchymal stem cell group. These may be sourced from adipose tissue. These may also be sourced from bone marrow, but we understand that the most youthful and the most potent source of mesenchymal stem cells comes from the umbilical cord of newly born babies. Komórki mezenchymalne mogą pochodzić z różnych źródeł w naszym organizmie i tylko one przekładają się tak naprawdę na wysoką jakość i funkcjonalność naszej skóry. Mogą one pochodzić z tkanki tłuszczowej, ze szpiku kostnego, jednakże najlepszym źródłem tych komórek jest pępowina. This is 2022 technology with clinicals and papers and new studies available
every morning. Jest to technologia na miarę 2022 roku. Mamy tutaj badania, artykuły i nowe informacje pojawiające się de facto na co dzień. I call this science in motion. This is science in development. Nazywam to nauką w biegu. Nauką, która cały czas się rozwija, ponieważ jesteśmy w środku tego procesu. In understanding, an exosome itself is an extracellular vesicle. To make this simple, it's a tiny, tiny little bag which hangs off the end of mesenchymal stem cells. Aby zrozumieć, czym są egzosomy, są to pęcherzyki pozakomórkowe i znajdują się one, tworzą taki woreczek na krawędzi komórek mesenchymalnych. These tiny, tiny little bags are 100th to 1,000th the size of the original host stem cell. So we are talking about micro, tiny vesicles. Te malutkie torebeczki, jak nazywamy egzosomy, są jeszcze mniejsze niż komórki mezenchymalne. Więc mówimy tutaj o rozmiarze nanomikrometrów. Egzosomy są w stanie przekazać tę wiadomość, która przekłada się na aktywowanie komórek macierzystych, czynników wzrostu, co z kolei przekłada się na regenerację, odmładzanie skóry. Jest ona nie tylko wyglądająca młodziej, ale również zachowuje się i funkcjonuje jak skóra młodsza. By comparison to a stem cell or any cell that we find within the body, an exosome is not a cell. This therefore means that it contains no active DNA, but it also contains no surface markers. In essence, it has no identity, and it can be transferred from human to human to human with effortless ease. W porównaniu z komórkami macierzystymi lub jakąkolwiek inną komórką naszego ciała, egzosomy to nie są komórki. Nie mają w sobie żadnego materiału DNA, a poza tym na ich powierzchni nie ma żadnych markerów. Dzięki temu egzosomy można przenosić od człowieka do człowieka. With over 800 growth factors and transcription factors, exosomes are 5 times more concentrated than your own platelets found in your blood, used typically in PRP procedures. Dzięki ponad 800 czynników wzrostu, exosomy de facto mają moc 5 razy większą niż osocze stosowane w PRP. Until about 2014, that scientists discovered that exosomes could be used for cell therapy, but also for aesthetic purposes. Dopiero w 2014 roku naukowcy odkryli, że egzosomy mogą być stosowane w terapii komórkowej oraz medycynie estetycznej. Would you believe at one point scientists believed that exosomes were garbage bags which hung off the side of stem cells? Nawet był taki moment, kiedy naukowcy byli przekonani, że egzosomy to tak naprawdę takie worki na śmieci, które były przyczepione do komórek macierzystych na jodpany. Since their initial identification in the 1960s and the name exosome being coined in 1987, egzosomy zostały odkryte de facto w latach 60. A sama nazwa egzosomy powstała w 1987. And Revisage Poland is the first country in the world to be launching this technology. A Revisage Poland to pierwszy dystrybutor na świecie, który ma możliwość dystrybucji tej nowej technologii. So how do we get these exosomes? No dobrze, a w jaki sposób pobieramy te egzosomy? A healthy mother who has been pre-screened for all major diseases and complications gives birth to a baby. Zdrowa matka, która została
przebadana na różne choroby i komplikacje, rodzi dziecko. Under strict scientific and ethical conditions, the umbilical cord is donated. The patient is not paid. So this becomes an ethical donation of the umbilical cord. Po porodzie, spełniając wszystkie zasady, zarówno medyczne, jak i etyczne, pępowina zostaje oddana. There is no pain, there is no trauma to the baby, nor to the mother. This is a standard removal of the umbilical cord. Nie ma tutaj mowy ani o bólu, ani o jakiejś traumie, ani dla matki, ani dla dziecka. Jest to standardowe odcięcie pępowiny. Within 24 hours, the umbilical cord is then processed in a laboratory to harvest its inside. The inside is called Wharton's jelly, and this is a mixture of stem cells and a mixture of nutrients and hyaluronic acid which are found naturally within the umbilical cord. W ciągu 24 godzin od pobrania ta pępowina jest transportowana do laboratorium, gdzie poddawana jest przetworzeniu. Przede wszystkim korzystamy tutaj z substancji Whartona, która składa się z komórek macierzystych, kwasu hialuronowego oraz substancji odżywczych. Wskazania do mikronapływania, one wtedy nadal są istotne. Natomiast my gwarantujemy, że nasze egzosomy są niezwykle czyste. Nie są ani mrożone, ani wzmacniane i rekomendujemy, aby nie korzystać, nie stosować ich razem z peelingiem, ponieważ zmiana pH może na nie negatywnie wpływać. As part of ongoing and continuing studies, we understand that the role of exosome therapy is 5 times more concentrated than autologous PRP therapies currently popular in the international market. Opierając się na badaniach naukowych, mogliśmy stwierdzić, że nasza terapia egzosomami jest 5 razy silniejsza niż często stosowane terapie osoczem bogatopłytkowym. Some 7,000 exosomes will fit onto the end of just one Domopen-4 33-gauge needle. Trochę matematyki, nie działa moje nagranie, ale chciałem dać znać, że 7,000 exosomów może znaleźć się na czubku tej mikroigiełki, która znajduje się w Domopenie 4. Jest ich w głowie 33. So just one oscillation of just one Domopen 4 needle can deliver 112,000 exosomes into the skin. Więc obrót jednej głowicy Dermapenu 4 może dostarczyć 112 tysięcy exosomów. Właśnie wróciłam do domu i muszę wam powiedzieć, że to była jedna z najlepszych konferencji, na jakich kiedykolwiek byłam. Ja może dlatego, że jestem z zawodu kosmetologiem i może dlatego, że uwielbiam wszystkie takie nowości i wszystkie takie innowacje i to jak wypowiadają się doktorzy, jak wypowiadają się profesjonaliści, to jakim językiem mówią, jak... No mogłabym, słuchajcie, opowiadać wam tutaj godzinami, ale sami widzieliście co i jak. Co prawda wy widzieliście tylko urywki, bo mogłabym wam nagrać całą konferencję i byście byli w szoku,
co się pojawiło na rynku, jaka to jest innowacja. I to jest niesamowite, jak rynek kosmetyczny rozwija się do przodu. I pewnie część z Was doskonale pamięta, jak opowiadałam Wam kiedyś o tym, jak weszła nanotechnologia i jaka byłam podekscytowana zastosowaniem tej nanotechnologii w kosmetykach. A teraz egzosomy. Nie będę Wam dzisiaj o tym opowiadać, bo mamy tutaj daily vlog. Chciałam natomiast, żebyście chociaż odrobinę pozyskali wiedzę właśnie z tej konferencji, bo na pewno za jakiś czas będzie tutaj o tym na moim kanale i myślę, że warto, przede wszystkim powinny o tym wiedzieć osoby, które interesują się kosmetykami, interesują się zabiegami, bo to, co weszło na rynek, to jest w ogóle jakieś absolutne wow. Dobra, ja się teraz przebieram w dresik, zabieram się za zrobienie obiadu, a później chciałabym ogarnąć szafę. Obawiam się tylko tyle, że ten dzisiejszy vlog może być trochę długi, musicie mi to wybaczyć, ale no, ta konferencja, no cały czas jestem w szoku. I to jest właśnie ten moment, że czas najwyższy, żeby zorganizować szafę, a w sumie to pochować rzeczy letnie i powyjmować rzeczy jesienno-zimowe. Jak widzicie, zaczęłam od butów, które muszę teraz zorganizować. O, tutaj mam następne i następne. Na początek mycie półek, szafek, przenoszenie letnich butów do pudełek, wyciąganie zimowych, jesiennych, także trochę do ogarnięcia jest, ale zaraz pokażę Wam, jaki będzie efekt finałowy. A jak już jesteśmy w temacie butów, to wymieniam przy okazji, straszny bałagan, wszystkie wkładki. Ja do butów stosuję zawsze takie, o właśnie, wkładki z Rossmana w rozmiarze 36-38, czyli idealnie pasujące do moich butów. Stare wkładki idą won, jak to się mówi. Czekajcie, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. O, to są takie właśnie cieniutkie wkładeczki, które też sprawiają, że but się nie niszczy w środku. Wnętrze buta zawsze wygląda dobrze. No i warto je wkładać sobie właśnie do butów, żeby o te buty Wasze dbać. I zrobione! Tutaj widzicie, mam półkę, gdzie znajdują się wszystkie botki jesienne. Bardzo lubię te botki, one są ze sklepu Savai, tak samo jak te botki. Tutaj mam z Dizzy, tam mam jeszcze takie już leciutko ocieplane i na obcasie. A tutaj też oczywiście zrobiłam porządek w butach, takich bardziej sportowych, mokasynach. Także pierwsza część szafy udana, ale coś Wam jeszcze pokażę. A tutaj kto jest? Intruz! Pipeta! Pipeta! Gdzieżeś się tu schowała? Do szafy. My tu zaraz będziemy sprzątać. No halo, halo. Halo, halo. No dobra, teraz zabieram się za rzeczy z szafy. Koszule, sukienki, tam mam koszulki. Trzeba to wszystko teraz ogarnąć i zrobić miejsce tu. Muszę też pochować letnie marynarki, letnie kurtki, powyciągać już takie bardziej jesienne, a później zostawię sobie jeszcze do ogarnięcia swetry i torebki. Kto tu wystawił język? Kto tu wystawił? Ja patrzę na nią, no nie mogę. No nie mogę z tego. Tak się śpi, proszę bardzo. Z językiem na zewnątrz. Zmieniła miejsce swojego legowiska na łóżko. O, bardzo proszę. No dobra, słuchajcie, jest sukces. I teraz tak, tutaj sobie posegregowałam wszystkie sukienki i spodnie letnie, tutaj spodenki i jeszcze tam jakieś dodatkowe rzeczy letnie. Tutaj też mam posegregowane koszule, sweterki, jak widzicie też spodenki, czyli wszystko mam już ułożone w kartonach, które zaraz lecą na górę szafy. Tutaj bardzo proszę, wszystko gotowe, marynarki, koszule, bluzki, tutaj z kolei wyciągnęłam golfiki, tutaj mam jeszcze koszulki, w których będę chodzić i patrzcie, ile mam wieszaków wolnych. Czy to oznacza, że mogę wybrać się na zakupy jesienne, żeby uzupełnić szafę? Przełożyłam sobie również już jesienno-zimowe dżinsy, ułożyłam dresy, rzeczy na siłownię, tam w głębi. Tutaj z kolei mam już sukienki, spodnie, no i oczywiście torebki. Na koniec poszły letnie torebki, tu
Tutaj widzicie już takie bardziej jesienne. No i znowu, zobaczcie, ile mam miejsca. Może kupić jakąś nową torebkę. A na samej górze zrobiłam też porządek w sweterkach. I mogę powiedzieć, że mam już wszystko ogarnięte. No prawie. Bo została mi druga część szafy, ale tam jest dużo rzeczy Massimo, więc najpierw musi on sobie to wszystko obejrzeć. Druga szafa i jeszcze dodatkowo oczywiście kurtki, płaszcze, to też muszę wszystko ogarnąć. No, ale powiem wam, że i tak jestem z siebie dumna, bo połowa rzeczy już zrobiona. No może 1/3 z rzeczy już zrobiona. Dostałam od rodziców kabaczka. W sumie dwa rodzaje kabaczka, bo widzicie taki bardziej żółty i taki jasny. I zaraz zabieram się za grillowanie. Muszę tylko wydrążyć pestki. Jest całkiem dużo miąższu, więc będzie super. Będę go grillować na patelni takiej specjalnej grillowanej, pokrojonego w plastry. Do tego dodam specjalny sosik, jak ja to mówię, i to wszystko załaduję do słoika. Już kiedyś wam pokazywałam, robiłam tak cukinie, robiłam tak bakłażany, bardzo, bardzo dawno widzieliście to na moim kanale, no i właśnie teraz zabieram się z powrotem za robienie tych pyszności. Tutaj mam pietruszkę, którą też będę dodawać, zaraz zresztą wszystko zobaczycie. Ten sosik, o którym wam wspominałam, czyli właśnie taka zalewa, to jest mieszanka octu winnego z olejem rzepakowym, jest tutaj też czosnek i dwie małe papryczki chili. Wszystko razem ze sobą wymieszane, tak to mniej więcej wygląda. Nie pytajcie mnie o proporcje, ponieważ ja to robię na oko. Wszystko zależy od tego, jak duży macie słoik. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. A na zakończenie dzisiejszego vloga będzie ciasto ze śliwkami. Właśnie zabieram się za robotę. Nie będę wam mówić co i jak, jakie składniki, ponieważ będę korzystała z przepisu, który jest na kwestia smaku, i zostawię wam link do tego przepisu w opisie do dzisiejszego filmu. No, to biorę się do roboty. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. No i proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Ciasto gotowe, kruchy spód, śliwki, beza, opruszone cukrem, pudrem. A jak pachnie. Czas najwyższy zakończyć ten dzisiejszy vlog. Wybaczcie, że jestem taka lekko czerwona, ale właśnie wyszłam z kąpieli, zrobiłam sobie taką długą, fajną kąpiel z kulami Lush, maseczkę złuszczającą, później całą pielęgnację taką oczyszczająco, bogato nawilżającą. No i czas najwyższy zabrać się za montowanie tego vloga, bo za moment będziemy oglądać jakiś film na Netflixie. Więc tak jak mówię, muszę się już z wami pożegnać, ale powiem wam, że to był naprawdę bardzo fajny dzień. Intensywny, taki jak lubię, z dużą dawką super wiedzy. Mam nadzieję, że wy również spędziliście miło czas oglądając ten właśnie vlog. A ja zapraszam was na kolejne filmiki, ściskam was mocno i do zobaczenia. Pa!